Dawno, dawno temu, gdy polskie ziemie porastały gęste, nieprzebyte jeszcze lasy, pełne dzikiej zwierzyny i tajemniczych roślin, gdy modlono się jeszcze do Bożka Światowita, na dalekiej północy żyły dwa plemiona słowiańskie – Warnowie oraz Chyżanie. Na ziemi nietkniętej jeszcze ludzką stopą założyli swoje osady. Tutaj działali w niewielkich grupach, w których wspólnie polowali i pracowali. Mimo tego, żyli w ciągłej obawie o swój los. Chcąc przetrwać w wymagających, leśnych warunkach, próbowali rozpalać ogień. Budować prowizoryczne schronienia. Lecz ich starania pozostawały bezskuteczne. Sytuację dodatkowo utrudniały ciągłe napięcia pomiędzy dwoma plemionami. Warnowie wciąż nachodzili tereny Chyżan w poszukiwaniu pożywienia. Narastający konflikt wkrótce przerodził się we wzajemną wrogość. Wyglądało na to, że krwawe starcie jest nieuniknione. Gdy wydawało się, że już nic nie powstrzyma Słowian przed rzuceniem się sobie do gardeł i bratobójczą walką, pojawili się oni. Tajemniczy przybysze z zachodu. Wieleci. Przerwali spory i zjednoczyli plemiona Warnów i Chyżan pod wspólną nazwą Wieletów. Pod ich przywództwem wreszcie zapanował spokój. Wieleci starali się przekazać swoją wiedzę i umiejętności niedoświadczonym współplemieńcom. Ich próby, mimo niezliczonych problemów i trudności, jakie napotkali, w końcu powiodły się. Słowianie zdobyli wiele nowych umiejętności umożliwiających przetrwanie w nieprzyjaznym lesie. Wieleci pokazali im, jak pomagać sobie w razie nagłego wypadku. To właśnie dzięki Wieletom młodzi Słowianie zrozumieli istotę współpracy i wartość braterstwa. Wieleci nauczyli Warnów i Chyżan rozniecać skutecznie ogień. Dziś harcerze dalej przekazują pradawną wiedzę przyniesioną przed laty przez Wieletów na polską ziemię. Potrafią udzielać pierwszej pomocy, a także rozpalać ogniska i budować schronienia. Niestraszny jest im las i czują się tam jak u siebie w domu. Tak jak ich przodkowie, działają wspólnie w braterskiej atmosferze i pomagają sobie niezależnie od sytuacji. Dzięki temu przetrwają w każdych warunkach. Kiedyś w białych koszulach, dziś w mundurach. Choć harcerze wyglądają nieco inaczej, wciąż kontynuują tradycje słowiańskie, a nazwa Wieleci tkwi na ich proporcjach do dziś.
Stań się jednym z nas i przeżyj niezapomnianą przygodę. Zapraszamy na zbiórki chłopców w wieku 10 plus lat. Napisz do nas na 18wieleci@gmail.com. Wszelkie informacje na Facebooku 18 KDH Wieleci. Link do strony w opisie.